Arystokracja to są ludzie o bardzo dobrym pochodzeniu. Szlachta po prostu. Niewiele jest miejscowości na Śląsku, które tak wiele zawdzięczałoby tak nielicznym. Skład Franków i Pinkusów jest naprawdę trudny do przecenienia. Byli wzorcem dla innych pod względem mody, ubioru, sposobu bycia, zachowania. Niepośrednią rolę odegrały również kobiety. Tam każdy był wyjątkowy na swój sposób. Te wyroby miały pójść na dno razem z Titanikiem. W przededniu I wojny światowej będzie jedną z największych fabryk tekstylnych w dziejach Śląska. W dziejach państwa niemieckiego, a niewykluczone również, że w dziejach Europy. Aż do czasów nazizmu. W listopadzie 1938 roku, podczas Nocy Kryształowej, zostali aresztowani. Ich fabryce. Uruchomiona zostanie filia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie około 400 węgierskich Żydówek będzie dbało o zachowanie ciągłości produkcji. Kontynuatorem tekstylnej tradycji w Prudniku będą Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex. W 2010 roku fabryka ogłasza upadłość. Prudnicka tradycja włókiennicza przechodzi do historii.